Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku robimy pomiar UPS-a za pomocą konweja. Mamy sobie tutaj podłączony UPS. Do centralnego ogrzewania. Będziemy mierzyć czas, jak długo to będzie mierzone. W tym momencie piec jest w czuwaniu. Czujnik tlenu odłączony, ponieważ go uszkodziłem w trakcie czyszczenia. Moja wina. Przyznaję się bez bicia. Ok, scenariusz wygląda następująco. W tym momencie pobieramy około 25 W. 25 W jest ciągnięte przez UPS-a. Dajemy sobie tak. To sobie przygotowuję, czyli tak, damy sobie początek, znaczy zatrzymamy sobie, to sobie usuniemy. Padło pytanie przed chwilą, bo to jest stworzone właśnie dzisiaj. Czy są jakieś testy? Tak, jest rozpocznij test rozruchu to jest chyba, a to jest test ładowania i standardowy test akumulatora. Jest więcej tych rzeczy, ale jeszcze przez to nie przebrnąłem, dlatego nie wypowiadam się, bo muszę się najpierw naumieć. Na razie będziemy sprawdzać, ile wystarczy czasu. Tam jest 9 amperogodzin akumulator wsadzony do tego UPS-a i będziemy sprawdzać, na ile to wystarczy. Więc tak, tu daję początek, mamy pomiar, sobie odkładam. Tu tam start, a tu wyciągnę z prądu. I czas, start. I mamy odłączone zasilanie. UPS zaczyna piszczeć. I widać na pierwszy rzut oka, że nam spada napięcie. Zaczynaliśmy od 13,48. Już mamy 12,50. Mniej więcej. To jakoś w szpilkach spada. No ale jakby nie było, spada. Będziemy liczyć, ile czasu wystarczy dla pieca ten akumulatorek. Bo jednak 9 amperogodzin może być mało. A wiem, że nieraz jak był spadek napięcia, niż przyszedłem, niż coś, no to już wszystko padło. A chcę rozbudować układ. Tutaj widać, że jest wtyczka i tu jest właśnie tak podłączone klemy z konweja, tak żeby zwarcie nie zrobić, no przynajmniej jeden przewód musi być odizolowany. A jak się ktoś zastanawia, czemu taka prowizorka, to to jest tutaj z tego odcinka, jak murowałem, załatałem dziurę. No i co? Mamy minutę z kawałeczkiem i mamy 12, nie umiem powiększyć, 12,50 bym powiedział, że jest, nie idzie dokładnie powiedzieć, no ale dobra. Będę kręcił dalej, jak będziemy tak daleko z napięciem, że będziemy koło krytycznego. Więc na razie czekamy, na ile wystarczy. No i cały czas leci nagrywanie. Test trwa. Tutaj jest nagrywane napięcie, co się dzieje. Widać szpileczki, które powstają. To jest wtedy, kiedy działa podajnik. Tu już podajnik jest troszeczkę sprawniejszy, bo nie jest ślimakowa przekładnia, tylko walcowa, czyli są normalne walcowe koła zębate, takie jak macie w przekładni skrzyni biegu w samochodzie. Więc nie ma tragedii, jakby tutaj była przekładnia typowa ślimakowa, jeszcze która by kończyła życie, no to nie wiem, czy by te spadki napięcia były tylko do 11 V. Prawdopodobnie byłyby jeszcze niższe. Ale widać, że za każdym razem jak poddaję,
to się pojawia kolejna szpileczka. Tylko widać, że czas nagrywania robi nam wykres coraz węższy, przez co coraz mniej widzimy, ale szpileczka znaczy zazwyczaj podawanie węgla. 7 minuta. I jesteśmy blisko nominalnego napięcia akumulatora, czyli takie 12 z haczykiem, 12,50 powinno, przepraszam, 12,50 powinno być w standardzie, ale z racji, że UPS działa jak działa, no to szarpnięciami pobiera i dlatego prawdopodobnie mamy takie spadki. Widać, że jesteśmy coraz niżej w zasięgu napięcia w trakcie podawania. Coraz niżej, no bo za niedługo akumulator, obstawiam, że padnie. Ale jeszcze mamy troszeczkę. Obstawiam, że do 10,5 V da radę, jakby dom te szpilki. A później zacznie albo piszczeć, albo całkowicie się wyłączy. Jesteśmy w 8 minucie. Piec sobie dogrzewa na małych procentach, leci. Przepraszam za miganie, ale widocznie też 60 Hz, w których nagrywam, ma taki efekt. No i jak widzicie, na piecu jest większa temperatura niż na czopuchu. Tyle dobrze, że jeszcze mi się udało prędzej jakoś ustawić parametry, póki sonda była sprawna, ale niestety uszkodziłem ją. Jak się troszeczkę pogoda poprawi i będę miał więcej sił, to rozkopię. A tutaj mamy chyba pomiar, a ten się zakończył, czyli on, pomiar też jest ograniczony czasowo. I początek i lecimy kolejny. A tu gdzieś powinien być ten wykres, co mieliśmy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale nie szkodzi, bo i tak nas obchodzi, jak to się będzie zachowywało i jak napięcie spada. I mamy takie wrażenie, na ile nam to wystarczy i jak nisko już jesteśmy z napięciem. Coraz niżej. Tutaj też jesteśmy coraz niżej. I jak już tu będziemy oscylować, przepraszam, będziemy oscylować, tu się teraz zapisał ten odczyt, a to jest inny. Jak będziemy bliżej 10,5 V, tutaj też będziemy coraz niżej, w tym rejonie, to tu obstawiam, jak będziemy koło już poniżej 11, to tutaj będziemy zjeżdżać poniżej 10,5. Dlatego chcę wiedzieć, na ile ten UPS, raczej bateria w nim wystarcza. Fajnie widać, jak jest podawanie, co niecałe 30 sekund, to jak przysiada napięcie na akumulatorze. I mamy już nawet 10,75. Więc teraz sobie wyobraźcie, macie niesprawny albo już wysezonowany podajnik, bo ten podajnik ma 2-3 sezony za sobą. Jest tu nawet korek do wymiany oleju. Kto wymieniał kiedyś olej w przekładni z podajnika? Obstawiam, że nikt. No, ja raczej nie doczekam tej wymiany. U mnie czeka kilka prac przy tym piecu. Prawdopodobnie go będę wymieniał, raczej zmieniam na razie jego miejsce i usposobienie podajnika względem pieca, bo muszę na nowo komin zrobić, ale to osobna historia. Test dalej trwa. Już schodzimy nisko do 10,60. Tu tak jeszcze troszeczkę walczymy nad 12 voltami, ale czasem się pokazuje te 11 z czymś. Jak widać, jak podajnik podaje, no to się pojawia kolejna szpilka. Teraz jest jeszcze tak w miarę, bo zmieniłem węgiel na pseudopolski
z polskiej hurtowni i ta granulacja jest w miarę taka powtarzalna. Na innym węglu nieraz było słychać, że teraz nie ma opcji powrotu. Na sterowniku Stecha było, że jak coś twardego złapał, to ciągnął do przodu. Kilka prób robił, chyba 3 do przodu i później robił 3 albo 5 obrotów do tyłu. Teraz po prostu przegwałca i mieli to, i to niesie się po całym domu, bo jednak po rurach się niesie cały dźwięk. Jak zawsze, jak się uderzy w grzejnik w domu, no to słychać w całym domu. Tak samo jak w podajniku, podajnik działa za kruszarkę, to musimy dać sobie kolejny początek, bo upłynął czas maksymalny. I słychać, jak męczy się. Teraz akurat trafia się dobra granulacja i nie ma takich spadków. Choć tutaj było widać, jak podawał. Zobaczymy, zaraz powinno być w okolicach 30 sekund kolejne podanie. Się zastanawiam, czy później nie uda mi się jakoś udostępnić, bo jest opcja udostępni tutaj. Spróbuję to na przykład na dysk Google wrzucić i ktoś sobie będzie mógł na to zobaczyć, jak to się zachowuje. No i kolejne wcięcie na napięciu. Na razie akumulator walczy. Co prawda już kilka swoich cykli zrobił, bo albo wywaliło różnicówkę, albo w trakcie przełączania źródeł energii wywaliło zasilanie. I no niestety kilka cykli sobie zrobił akumulator, no ale nie stał dłużej niż 24 godziny bez ładowania, więc raczej jeszcze jest w miarę zdrowy. I widać, że na razie walczy dość dobrze. 17 minut. I też w międzyczasie też zdjęcia wrzucam. 39 W. Bierzemy na piecu. 64 stopnie powoli. Już skakuje. Na dom mam ustawione na sztywno zawór trójdrożny na 17%. Jak troszeczkę jest zimniej na powrocie, przewala temperaturą, no to sobie zawór ewentualnie pomaga, albo jak się piec przegrzewa. Bo się też zdarza, wczoraj w nocy było, że otworzył maksymalnie zawór się, z racji, że musiało się nazbierać tyle węgla i dostało cugu, czyli ciągu dostało kominowego i zawór trójdrożny otworzył na dom i zaczęły rury strzelać. No ale tak to już bywa. Nawet dojechaliśmy w minimum do 10.40 pod obciążeniem. No ale dalej sobie walczy. Zobaczymy, ile to jeszcze potrwa. Uważam, że za niedługo już się coś będzie działo, bo zbliżamy się do 9 V w najniższym piku. Więc no, coraz częściej widzimy tu 11. No, co jedno podanie jesteśmy bliżej końca testu. Chciałbym zaznaczyć, że w tym momencie idzie wentylator, którego nie widać, prawdopodobnie słychać. Sterownik pieca. Brager na razie wisi, nawet go nie widać. Jedna pompa. Sterownik z Diamonda. Od nim jest też odcinek, jakby ktoś był zainteresowany. Ten sterownik z Diamonda steruje tym trójdrożnym, a tym trójdrożnym steruje sobie sam już piec. Niestety wyłączyłem sobie lampę. Może sobie tak zrobimy. O tak. Więc mam dwa zawory trójdrożne. Tu i tu. Jeden mały obieg między piecem a buforem, a drugi obieg duży
ten zawór trójdrożny między tą pompą na dom, która teraz bierze 15 W, bo jest na drugim biegu i ona daje ciepło na dom. Czyli bierzemy 30 ileś wat, większość biorą pompy. Ok, kolejny test się przykończył. O, akurat złapaliśmy i chyba to był znak, te 9 V w minimum, tutaj ładnie nam akurat złapało, że się UPS kończy. Mamy 21 minutę testu i w tym momencie bierzemy około 40 W. Jak wygląda zasilanie? 233 V. O! Jeszcze 35, jak się nie mylę. 42. Teraz musimy patrzeć na wykres, bo obstawiam, że za chwilę umrze nam UPS. Ten ciągły sygnał dźwiękowy raczej nic dobrego nie świadczy. Tylko to, że nawet już chyba podajnik nie daje rady zasilić się odpowiednio, bo silnik z podajnika też jest sterowany przez tyrystory, obstawiam. I to też nie jest pełne zasilanie, tylko jakąś częstotliwością i już kluczowanie nie działa. No i w tym momencie umarł nam UPS. I od razu napięcie zaczyna odbijać powyżej 12 V na 12,25. Więc złapaliśmy i około 23 minuty nam wystarczyło, więc mamy wnioski. 23 minuty i nam wystarcza 9 Ah na 23 minuty. Czy zdążymy coś zareagować w ten krótki czas? Obstawiam, że nie. Jak widać, UPS padł. Zasilimy gniazdko. Najlepiej jakbym jeszcze to pokazywał wam tu. Ruszają wszystkie pompy. I zaczynamy ładować. I o dziwo, chyba od razu ruszył sterownik. Aż jestem ciekawy, bo jeszcze nie miałem takiej sytuacji, że to wyłączyłem, włączyłem. Tak, od razu ruszył sterownik i wie, co ma robić. Obstawiam, że ma własne jakieś podtrzymanie i na taki krótki spadek napięcia sobie daje radę. Ale niestety zawór trójdrożny jeden, taki drugi, wykonuje kalibrację. To jest CA jako kalibrację. Teraz miga sobie ta dioda, bo kręci teoretycznie w prawo, w moim przypadku w lewo, bo tak mam go podłączonego. Dobra, dowiedziałem się, na ile mi wystarcza UPS. Mamy punkt odniesienia. Ile trwało? Wszystko. Lecimy dalej na około 40 W. 40 W leci. No i napięcie na UPS-ie się bardzo powoli, ale sukcesywnie dźwiga, bo ładujemy. Więc kolejny test będzie za jakiś czas. Jak komuś się podobało, to ja dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.